Rozpoczyna się drugi półfinał drugiej ligi. Mecz pomiędzy Michałem Muchą a Jędrzejem Szajną. I dobrze się to rozpoczyna dla Michała, który returnuje, Jędrzej serwuje, a ja kontrolowałem to, co się dzieje na korcie obok i cały czas mam na to oko, można powiedzieć. Tam po tiebreaku pierwszy set wylądował na koncie Marcina Szendryka bodaj do 1. No i będziemy patrzeć też, co tam się dzieje w drugiej partii tego drugiego półfinału pierwszej ligi. Przypomnę tylko, że w finale już zameldował się Paweł Walecki, a w finale drugiej ligi Mateusz Wątroba. I tutaj Mateusz Wątroba zagra ze zwycięzcą meczu pomiędzy Michałem Muchą a Jędrzejem Szajną. No i przypomnę, są też mecze o trzecie miejsce dla przegranych z półfinałów. Plan jest na ten moment wstępnie taki, żeby pokazać oba finały. Najpierw finał pierwszej ligi, potem finał drugiej ligi na korcie telewizyjnym, a na kortach obok będą grane mecze o trzecie miejsce. Proszę, teraz Jędrzej. Pierwszy punkt zdobył. Prowadzi Michał Mucha z przełamaniem w tym pierwszym secie pojedynku półfinałowego. Drugi gem pierwszego seta rozpoczęty. Michał serwuje. I pierwszy punkt w gemie trafia na konto Jędrzeja. Ulala! Zerwany ten mecz. Czasami się to zdarza. Po 30. No ja patrzę też kątem oka na to, co się dzieje na korcie obok i tam
Pierwszy set, tak jak mówiłem, Marcin Szendryk wygrał po tiebreaku, a w drugim prowadzi z przełamaniem 1-0. A tu proszę, będą szanse na powrót dla Jędrzeja. Game dla Jędrzeja. 1-1, a na korcie obok 2-0 w drugim secie dla Marcina Szendryka. Przeszła piłka na drugą stronę. Po taśmie. Było w tym trochę szczęścia. Teraz nieudany return po 15. Dobrym początku spotkania w wykonaniu Michała. Teraz Jędrzej zaczyna dochodzić do głosu. No proszę, kolejny raz w tym gemie szczęście uśmiecha się do Michała. Zobaczmy to jeszcze raz. Po taśmie na drugą stronę. Prowadzi już Marcin Szendryk na korcie nietelewizyjnym w drugim secie, a więc już tylko gem dzieli go od finału z Pawłem Waleckim. Dużo emocji na korcie obok.
Autowy return 30-0 dla Michała. Próbował bronić się Jędrzej, ale ta sztuka mu się nie udała. A tymczasem poznaliśmy drugiego finalistę w pierwszej lidze. Marcin Szendryk zagra z Pawłem Waleckim w wielkim finale, który pokażemy po tym spotkaniu półfinałowym drugiej ligi. A o trzecie miejsce Dawid Wiołowicz zagra z Jakubem Murkiem. 4-3-4-0, tak bodaj brzmi końcowy wynik dla Marcina w tym drugim półfinale. A Michał Mucha już prowadzi 3-1, więc podwyższa prowadzenie. Cztery piłki setowe teraz dla Michała Muchy. Drop shot, dochodzi do tego Michał i sam odgrywa w ten sam sposób. 4-1. Wygrywa Michał Mucha pierwszego seta. No i możemy się teraz w pełni skoncentrować na tym spotkaniu, bowiem drugi półfinał pierwszej ligi rozstrzygnięty. Znamy tam już zawodników, którzy zagrają w finale w meczu o trzecie miejsce. Także teraz koncentracja w pełni na tym, co widzimy tutaj. Michał Mucha pierwszy set wygrywa. No i za moment zobaczymy, co się będzie działo dalej. Przypominamy o zbiórce dla pani Agaty Wojciuk, którą znajdziecie pod kodem QR. Wspieramy ją w powrocie do pełnej sprawności po wypadku. Specjalnie dla niej zostanie zorganizowany za tydzień turniej charytatywny, który będziemy pokazywać na stronie Polskiej Ligi Tenisa. Znajdziecie wszelkie szczegóły dotyczące tego turnieju. Także zachęcamy do tego, żebyście odwiedzili stronę.
rozpoczął się drugi set tego pojedynku półfinałowego. W finale czeka już Mateusz Wątroba. Zerwał teraz ten atak Michał Mucha. Doszedł do tej piłki Michał, ale nie był w stanie skontrolować zagrania. Zagrał nieczysto ramą. Zobaczmy to jeszcze raz na powtórce. No i przez to gdzieś ta piłka uciekła w ogóle poza kort. 15-40. Będą trzy szanse na pierwszy gem w drugim secie dla Jędrzeja. Padła ta piłka. Bronił się tutaj naprawdę bardzo dzielnie Jędrzej, ale finalnie musiał uznać wyższość rywala w tej wymianie. Idealnie trafiony na linię serwis. Decydujący punkt. Kapitalny serwis, jeszcze jeden i gem dla Michała Muchy, mimo że bronił trzech breakpointów. 1-0 dla Michała w drugim secie, no i teraz ważny gem. Gem prawdy dla Jędrzeja, żeby rywal za bardzo mu nie uciekł.
15:30. Piętnaście do 40, jeśli dobrze usłyszałem, a to oznacza, że mamy 3 szanse. Trzy szanse na przełamanie. Drop shot, ale piłka nie przechodzi. 2 do 0. Zatem. No i Michał Mucha jest już naprawdę blisko wielkiego finału, gdzie czeka już Mateusz Wątroba. Jeszcze broni się Jędrzej, ale piłka w korytarzu deblowym, 15:30, patrząc od strony serwującego Michała. Dobry serwis. Ten znakomity serwis bardzo mu pomógł w poprzednim gemie serwisowym, kiedy wracał ze stanu 15:40. Teraz wraca ze stanu 0:30, na razie na po 30. Zobaczymy, co dalej. Drop shot. Oj, tutaj lekki uślizg złapał Michał, ale mam wrażenie, że też najpierw źle skontrolował to uderzenie. 30-40, a więc dwa breakpointy dla Andrzeja. Brakuje jedynki. Ależ teraz poszedł ofensywnie Michał Mucha i będzie decydujący punkt. Albo będzie 3 do 0, albo 2-1. Agresywnie Michał. Oj, tutaj podpalił się z tego smecza. Szczerze, jak już widziałem go zbierającego się do tego zagrania, byłem niemal
w 100% przekonany, że to się po prostu nie może udać. Podpalił się w tym momencie. No i jest gem dla Jędrzeja. Świetnie rozpoczyna tego gema Jędrzej. Proszę, kolejny punkt również wędruje na jego konto. No, przed momentem była szansa na 3-0, za moment może się zrobić już 2-2. To jest cały urok i piękno tenisa zarazem. Wszystko może się tu po prostu dynamicznie zmienić. Teraz ma do siebie pretensje o to zagranie. Trudno się dziwić, bo mógł tutaj mieć już komfortową sytuację w gemie 40-0, a tymczasem jest pierwszy punkt dla rywala. Nie przeszła piłka na drugą stronę, po 30 zatem. No ważny moment tego spotkania dla Jędrzeja. Próbuje się załapać na grę. Po raz kolejny Michał podpala się do smeczowania i nie wychodzi mu to na dobre. 40-30 i będą dwie szanse dla Jędrzeja na 2-2. Autowy serwis, będzie drugie podanie. Zrywa forehand Michał Mucha i proszę, 2-2. Była szansa na 3-0, jest 2-2, no i teraz trzeba budować przewagę od nowa, sytuacja się wyrównuje. A może za moment będziemy mieli przewagę Jędrzeja, kto wie. Naprawdę dynamiczna sytuacja w tym drugim secie. Proszę, posypała się teraz gra Michała. Nie jest już taka regularna. Drop shot. Piłka.
Proszę, piłka w korć, zmazał ślad Michał. 0:30, jakżeż to się zaczyna zmieniać. Przeszła piłka na drugą stronę, nie odgrywa tego Jędrzej. 15:30. Zostaje piłka po stronie Michała, proszę. Tym razem już kontrolowane te mecze ze strony Michała. Podwójny błąd serwisowy, no i proszę, z 2 do 0. Robi się 2 do 3 z perspektywy Michała. No i za moment, kto wie, może doprowadzi Jędrzej do super tiebreaka. No wypuszcza troszkę teraz w tym momencie to spotkanie. Michał miał naprawdę przewagę, miał szansę na 3 do 0. A tu proszę, jak to wszystko się zmienia, jak w kalejdoskopie. No i pretensje może mieć głównie, wydaje mi się, do siebie, bo raz, że Jędrzej też znakomicie zaczął grać, ale jednak Michał przestał grać tak regularnie, zaczął popełniać błędy. No i odwraca się ten drugi set i też w pewnym sensie wynik tego spotkania. Jędrzej zagwarantował sobie już co najmniej rozgrywkę tiebreakową w drugim secie. No i patrzymy teraz, jak zagra przy własnym podaniu Jędrzej. Teraz przycisnął Michał. 0:15. Pięknie teraz rozegrał tę akcję Michał Mucha. No tak jakby teraz się skoncentrował. Widział, że czasami trzeba zagrać nie siłowo, a precyzyjnie. Teraz dobry return. Cztery szanse na doprowadzenie do tiebreaka ma teraz Michał Mucha.
Powoli robi się ciemno na zewnątrz, a tymczasem proszę, serwis z dołu. Nieudany return. Wylądował na taśmie. Będzie drugie podanie. Jeszcze piłka w korcie. Zepsuty ten slice. Trzydzieści, 40, patrząc ze strony serwującego. I to jest koniec tego gema. Mamy tiebreak. Lepiej rozpoczyna tego tiebreaka Michał Mucha, 1-0 dla niego. Ale tutaj podpalił się Michał ewidentnie, 1-1. Czasami załącza mu się taki, mam wrażenie, tryb, gdzie troszkę zaczyna tracić głowę. Podejmuje niekoniecznie dobre decyzje. No i tutaj tak jakby w ogóle bez kontroli ten return posłany. Ładna, długa wymiana teraz. Zepsuł to Jędrzej, jest wściekły na siebie. 2-1 prowadzi Michał. A tak, nie przechodzi ta piłka w wyznaczone pole, a zatem 3-1. Michał Mucha, 4 punkty od wygrania tego półfinału i od awansu do wielkiego finału, gdzie czeka już Mateusz Wątroba. Za naszymi plecami trwa już rozgrzewka przed meczem o trzecie miejsce pomiędzy Dawidem Wiełowiczem a Jakubem Murkiem. To jest oczywiście mecz o trzecie miejsce w pierwszej lidze. A tutaj proszę, teraz piękna akcja Jędrzeja. 3-2 dla
Michała zatem. Pięknie teraz kontrolował to do końca. Michał Mucha 4-2 prowadzi w tym tiebreaku, no i jest coraz bliżej finału, ale jeszcze trzeba sobie zapracować. 3 punkty potrzebuje w tym momencie. Ależ uwolnił teraz moc. Zasłonił swoim ciałem, ale wydaje się, że ta piłka była jak najbardziej dobra. 5-2. Michał Mucha. 2 punkty od wielkiego finału. Gdzieś zanikł ten atut w postaci serwisu. Ale w tym tiebreaku radzi sobie i bez tego. Ach, pięknie po linii. Będą 4 piłki meczowe na wagę awansu do wielkiego finału. Jeszcze nie teraz, jeszcze nie ma końca. Świetny return. Wymusił błąd na Jędrzeju i to Michał Mucha 4-1, 4-3 zagra w wielkim finale z Mateuszem Wątrobą, a Jędrzej Szajna zagra o trzecie miejsce z Hubertem Stachowskim. Tak więc za moment na tym korcie telewizyjnym wielki finał pierwszej ligi. Marcin Szendryk, Paweł Walecki, to już za moment, no a później zapewne finał drugiej ligi. To dwa spotkania, które zostały nam na korcie telewizyjnym. No i potem już tylko wręczenie nagród i podsumowanie tego, co się działo tutaj przez 2 dni na kortach Towarzystwa Tenisowego Świerczewo w Poznaniu. Także teraz finał pierwszej ligi. Na kortach obok rozgrywamy mecze o trzecie miejsce. Także wszystko na bieżąco będziecie wiedzieć, śledźcie nas, śledźcie także komplet wyników na stronie Polskiej Ligi Tenisa. Dziękujemy wszystkim sponsorom, bez których ten turniej po prostu nie mógłby się odbyć. Wszyscy sponsorzy wymienieni tutaj na banerze poniżej. Także chwila przerwy, no i za moment wielki finał pierwszej ligi 9. edycji Tennis by David Cup prosto z Poznania.